Cześć! Mam na imię Paulina i jestem animatorką w Centrum Nauki Kopernik. W dzisiejszym filmie przygotowałam dla Was parę eksperymentów dotyczących kontrastu następczego. Komu zdarzyło się spojrzeć w niebo, bezchmurne niebo, w słoneczny dzień i potem widzieć jakąś dziwną, ciemną plamę przed oczami? A czy ktoś z Was miał tak, że patrzył na przedmiot i po oderwaniu wzroku widział jakieś dziwne plamki? Ja! Ja! A kto miał tak, że patrzył się na jakiś przedmiot i nawet po zamknięciu oczu jeszcze przez chwilę go widział? Ja! To bez zbędnego przedłużania. Właśnie tego będą dotyczyły dzisiejsze eksperymenty. Zaczynamy! Usiądźcie w odległości około pół metra od monitora i w czasie wykonywania tego doświadczenia nie ruszajcie głową. Oglądajcie film w trybie pełnoekranowym. Waszym zadaniem będzie patrzenie się na kropkę w żółtym kwadracie przez 20 sekund. Muzyka wskaże początek i koniec tego czasu. Następnym krokiem będzie przeniesienie wzroku na drugą kropkę. Spójrzcie na drugą kropkę. To, co mam nadzieję teraz widzicie, to właśnie efekt kontrastu następczego. Wrażenie po widoku utrzymuje się przez chwilę po ustąpieniu bodźca, który to wrażenie wywołał. Przykładowo, patrząc przez moment na żółty kwadrat, dochodzi niejako do zmęczenia i wyczerpania tego koloru w określonym obszarze siatkówki. Po oświetleniu tego obrazu białym światłem, uaktywniają się wszystkie kolory, oprócz żółtego. Zostaje on zastąpiony barwą dopełniającą. Czyli, gdy intensywnie wpatrujemy się w daną barwę, a następnie przenosimy wzrok na jednolite, na przykład białe tło, to obserwujemy widok barwy dopełniającej. W drugim doświadczeniu Waszym zadaniem będzie utrzymanie wzroku na oku ptaka przez zaznaczony przez muzykę czas. Po wyłączeniu się muzyki przenieście wzrok na fioletową kropkę, znajdującą się w klatce po prawej stronie planszy. Co udało się zaobserwować tym razem? Czy spodziewaliście się takiego efektu? Za chwilę rozpocznie się ostatni już eksperyment. Ponownie, utrzymajcie wzrok na oku, tym razem Kopernika. Jednak po wyłączeniu muzyki utrzymajcie wzrok dokładnie w tym samym miejscu. Trzymajcie wzrok na oku. Co widzicie? Jaki efekt udało Wam się uzyskać? Czy wiecie, dlaczego tak się stało? Istnieją też powidoki, które stanowią dokładny obraz dopiero co widzianego obiektu i trwają bardzo krótko. Stanowią pewną formę pamięci sensorycznej. Dzięki nim mamy złudzenie ciągłości spostrzegania paru obiektów naraz. W
opisie filmu umieściłam parę pytań i mam nadzieję, że odpowiedzi na te pytania napiszecie w komentarzach. Co widzieliście? Czy spodziewaliście się właśnie takiego efektu? I które doświadczenie najbardziej Wam się podobało? Ja mam swojego faworyta. Pod koniec filmu umieściłam też zadanie dla Was do zrobienia. Powodzenia! Cześć!